siema. To my... Już się mu się włączyło, nie? Już mu się... Dobra, pytanie pierwsze. No. Idol z dzieciństwa. Bo myślę, że odpowiedziałbym bez... Bez podpowiedzi. Ale przeczytaj naszym widzom. Odpowiedź A to Ronaldo, B to Ronaldinho, C Raul. Do tego pytania moglibyśmy moje zdjęcie z dzieciństwa dodać, ale tego nie zrobimy. Oczywiście, no nie koniecznie z dzieciństwa, myślę, że z dowodu osobistego wystarczyłoby zdjęcie. I tam już jest odpowiedź, chociaż... No, kompromitacja to. Chociaż ostatni chłopaki się nie strzelili, że tak powiem. Ale oczywiście Ronaldinho. Ronaldinho zawsze. Zgadza się? Zawsze były triki, zawsze były triki, naśladowanie Ronaldinho od małego w szkole, więc musi się zgadzać. Okej, okay, i następne. Ulubiona potrawa. Pizza, A pizza, B makaron, C burgery. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że makaron. Że makaron, ponieważ razem na nie chodzimy. Zawsze razem na nie chodzimy, więc myślę, że nie ciągniemy na nic innego. Ale to ja mam takie bonusowe pytanie. Jaki makaron? Taki zwykły, bezglutenowy, ryżowy, jajeczny. Nie ujęliśmy tego pytania. No dlatego dajemy mu podchwytliwe, tak, bo ja już wiem na przykład, więc teraz się ciebie pytam. No myślę, że patrząc na jego ostatnie wakacje, to będzie makaron ryżowy. Ale też sam poczęstowałem go u siebie makaronem ryżowym, bardzo mu smakowało, więc myślę, że... Zgadza się. Poczęstowałem, bo zaznaczyłem, jaki ma być. Oczywiście, na pewno. Tak. No dalej. Ulubiony napój. A. Kawa, B. Woda, C. Herbata. Na pewno nie kawa, bo kawy nie piję, chyba że espresso przed meczem. Myślę, że będzie woda, jednak muszynianka. Tak mi się wydaje, że to będzie muszynianka, ponieważ nawet chłopaki z nas śmiali, bo graliśmy w FIFA o muszynianki, więc... To samo Dari tak, mówiłem. Bo... Naprawdę! Nie będziemy wyznaczać, jaka woda, bo to będzie zbyt łatwe. Dalej. Dobra. 4. Wymarzone wakacje. A. Malediwy, B. Wyspy Kanaryjskie, C. Meksyk. No i tu jest... Tu jest niezły pytanie. Meksyk, tak? To jest pytanie. No. Raczej nie Wyspy Kanaryjskie, bo jak ostatnio rozmawialiśmy o wakacjach, to gdzieś tam robił research i troszkę narzekał na nie. Maldiwy albo Meksyk. No. Myślę, że Maldiwy są za nudne jednak dla Maćka. Chyba Meksyk. Maciek? Zgadza się. To jest... Meksyk, a Malediwy są nudne z tego, co słyszałem, więc... Tak. No to dawaj, następne. Ja, niestety, no, pełen energii zawodnik. więc... Na tyłku nie wysiedzę. To musi pozwiedzać. Tak. No, dwa dni leżania, a dwa dni zjedzania. To jest dobry schemat. Otóż to. Piątka. Moja pełna data urodzin to... Nie wiem, czy czytasz ty odpowiedzi, no, czy nie. No dawaj, bo mówiłeś, że 20 któryś, jak rozmawialiśmy na dole, więc... 31.08, 90. 8 września 90. i 5 września 90. No, nie ma pomocy Facebooka, zobaczymy, że sobie jest września. Ale mówił coś najpierw o maju, wiesz? Potem stwierdzi, że jednak maja, wrzesień. To tak, bo kiedyś mi się pomyliło. Mogliśmy dać jednak pozmieniać ten no. Kiedyś mi się pomyliło, nie wiem, nawet do ciebie dzwoniłem i się chyba pytałem, kiedy ty masz tę urodziny w maju. Bo coś mi się skojarzyło, że w tym maju jednak, ale to wrzesień, piąty, tak? Więc to zgadza raczej się. Będzie dobra odpowiedź. Załatwę te pytania, zrobiłeś. No, powiem ci, ty będziesz miał trudniej, ale to za chwilę. 6. Mój rozmiar buta to... A, 40, B, 41, C, 42. I nie zmieniłaś. Nie zdążyłam. I chciałbym powiedzieć, że w smyku nie ma rozmiaru 40, a on kupuje w smyku buty, więc myślę, że to będzie 39. Nie, wypraszam sobie. Czasami w 10-15, w smyku nie ma 40, bo sprawdzałem kiedyś. Tak. No, jest błąd w odpowiedziach. Okej. Okay. Nie ma, ale to jest wygasł na pewno 40. No dobrze.
Dalej. Zgadza się? Siódemka. Wymarzony samochód. A. BMW X6. B. Audi S7. C. Porsche Panamera. Wszystkie trzy. Tak, wszystkie trzy. Myślę, że byś wziął. BMW X6. Chyba to nie pasuje do ciebie. Jak będziesz starszy, to tak. To może jakieś 50, wiesz, wysiada z dużego samochodu, mały człowieczek. Trzymym wąsem. Jakim powiewającym. Myślę, że tu powinna być korale samochód. bo ten Maciek miał taki samochód. Nadal mam. Nadal ma. Jaki samochód? Legendarny samochód. Opel Corsa. To jest samochód legendarny. Z koralami w środku. Tak, nie wiem, czy kojarzysz takie korale. Co do samochodu tak były, to było na siedzenie w kodzie, nie? Do masażu. Jak przyjeżdżałem innym, to się chłopaki zawsze pytali, dlaczego nie koralami? Tak. Jeszcze miały inną dobrą ksywkę. To? Wiesz to? Nie, to biała strzała, to druga jeszcze, trzecia jest. Jose Corrales. Jose Corrales. Ale to już chyba głogowska ksywka, co? A koralami zawsze przyjeżdżał, bo było taniej. Tak, naprawdę. No dobra, ale jaka jest prawidłowa odpowiedź? No, S7 albo Porsche. To strzelaj, jakbyś miał strzelać. Ja bym wziął Porsche. Więc... Maciek też by wziął Porsche. Dobrze, czyli zgadza się. Zgadza, to już postawiłem na swój. Czyli na razie wszystko prawidłowo. Tak, 8. Mój ulubiony kolor to? Odpowiedzi? A. Czarny, B. Czerwony, C. Niebieski. No i co? Idziesz w raków? Czerwony albo niebieski, czy nie? Nie, raczej. Raczej widzę pistrokatę na ciebie. Tak patrzę po ubiorze raczej takim na co dzień. Więc to chyba czarny będzie. Ubiór na co dzień, bo korki są znowuż kolorowe. Wszystkie kolory tęczy, więc chyba ubranie czarne będzie. Zgadza się. Tak? Zgadza się. No, ubrane na czarno no. Zawsze tylko. Tylko korki są nie, bo kolorowe. W zarze na wyprzedaży przeważnie czarne są, więc... Pikseski. Ale na dziale dziecięcym też, czy nie? Tak, na dziale dziecięcym to już najwyższy rozmiar biorę, także... No właśnie, więc już ich nie ma. 1,64 się nazywa rozmiar. Taki plus, bycie małym. Na wyprzedaży zawsze są rzeczy. 9. Na drugie mam. Marcin. Nie mam. Że nie wiem. Ja. No. O kurde, to jest to zaskoczenie dopiero. To będzie... A, widzisz, jak ci wziąłem zaskoczenia? 8 łatwych i 9. Bang. Czekaj, na pewno kiedyś mówiłeś, bo zawsze się śmialiśmy z różnych takich rzeczy, więc na pewno kiedyś mówiłeś. Dlaczego nie dali po ojcu, no? Mogli dać po ojcu, to by było łatwe. Marcin, nie. Chyba nie. Albo nie masz, albo Jan. Może będzie taki Jan niezbędny. Tak myślisz? Albo nie ma. No to męska decyzja. Kurczę. Dobra, strzelam na B. Że nie ma. Że nie ma. Zgadza się? Tak. Ja strzelam, nie ma. Widzisz, to dlatego nie wiedziałem, nie pamiętałem. No 9 na 10, zobaczymy. Bo się nie śmialiśmy ze mnie z tego, to nie pamiętałem. Właśnie. Zawsze tak, to już na pewno pamiętam. Tak, zawsze się śmialiśmy raczej ze mnie. Znaczy, może nie tak, że śmialiśmy, ale coś to było... A jak masz na drugie? Ireneusz. Po ojcu. Po ojcu akurat, więc Irek zawsze było. Irek, chodź. Tak, więc bardziej było beka z tego, a z ciebie nie było, no masz. Rację. No, to dawaj, ostatnie. Data mojego ślubu. Byłeś, to powinieneś wiedzieć, nie? No byłem. Już... Ale nie pamiętam. 16 czerwca? 16 czerwca. Pięknie, 10 na 10. Pogratuluj koledze. Gratuluję. Dwa strzały były, ale celne. Dwa strzały były celne, no.